Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli was się zapytam, ilu komunistów jest wśród demokratów, senatorów w Ameryce? No pomyśleliście? Jeżeli odpowiedzieliście, że wszyscy, no to się zgadza. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy i piszesz komentarze, no to jest wspaniałe. No faktycznie, jeżeli odpowiedzieliście, że wszyscy demokraci w Senacie są komunistami, no to się zgadza. Jeżeli sobie dopowiedzieliście, że wszyscy reprezentanci demokratyczni są komunistami, no to też się wszystko to zgadza. No, komuniści i cała administracja Joe Bidena, no to w zasadzie zaczyna galopować i ścigać wszystkich demokratów, komunistów w kierunku jednopartyjnego systemu politycznego w Ameryce. No, komunizm ma to do siebie, że nie ma, że jest jedynie słuszna partia, no i innych partii nie ma. W niektórych w wypadkach dochodzi do tego, przepraszam, że przeciwnik polityczny jest po prostu fizycznie zabijany, wysyłany do gułagów czy do obozów koncentracyjnych. No w Ameryce jeszcze do tego nie doszło, no ale na razie wygląda na to, że ma być jednopartyjny system. Wszyscy się skupili na jednym, na Joe Manchin. Joe Manchin, no to jest demokrata, który nie jest komunistą. No i on jest w Senacie i teraz wszystko jest w jego rękach, dlatego komuniści starają się go zmiękczyć, zniszczyć, przekonać, nakłonić, steroryzować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że on nie podpisał się pod aktem HR1, czyli ten House of Representatives, pierwsza ustawa. No i pierwsze, co komuniści zaczęli robić, no to jest to, że to jest ustawa dla ludzi. No ustawa dla ludzi, no to brzmi tak wznośle, tak samo jak Polska Republika Ludowa, czy tam Demokratyczna Republika Niemiecka, ludowe Chiny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wszyscy ci komuniści, kiedy już mają wszystkich oszukać, no to zawsze mówią, że to jest dla ludu, przez lud i tak dalej, i tak dalej. To wtedy wiadomo, że nie ma demokracji i że jest jedno wielkie oszukaństwo. No i tu teraz jest to oszukaństwo, bo w Izbie Reprezentantów to przeszła ta już ustawa. No i teraz zaczyna Senat. Senat musi zdecydować. Jaki jest problem z Senatem? No z Senatem jest problem taki, że w Ameryce jest 50 stanów. Każdy stan ma dwóch senatorów, no i dwóch senatorów, no to czyli jest 100 senatorów w Ameryce. Kalifornia, jeden wielki, potężny stan, ma dwóch senatorów. Rhode Island ma również dwóch senatorów. Tak, także to jest bardzo mądre, bardzo inteligentne przedsięwzięcie. Dlaczego jest bardzo mądre? No jest bardzo mądre dlatego, że na dzień dzisiejszy, jeżeli Ameryka byłaby rządzona tylko przez Izbę Reprezentantów, no to 11 stanów w zasadzie by mogło przegłosowywać pozostałe 39 stanów. 39 stanów nie miałoby nic do powiedzenia. Najbardziej ludne stany, 11 stanów, wszystko po prostu niszczą. No i to czy decydują. No i to właśnie to jest to w Europie, tak? Małe kraje nie mają nic do powiedzenia. Dlaczego wszystkie Madison, Washington, Jefferson, no wszyscy ci na początku, którzy patrzyli, jaka ma być demokracja, no to właśnie wiedzieli, że Senat reprezentuje stany, nie reprezentuje ludność, Izba Reprezentantów reprezentuje ludność. No i ten problem jest taki, że na 100 senatorów podział teraz jest właśnie 50-50. Wiceprezydent Kamala Harris dokłada tą jeden swój głos, także mogłoby być 51-50. No jest jeszcze coś takiego jak głosowanie większościowe, czyli na każdych dwóch ludzi, którzy są przeciwko, żeby wygrać musi być trzech ludzi, tak? Także, że to jest te prawo 60%. No i ten Manchin, Joe Manchin jest demokratą, nie jest komunistą, czyli on w zasadzie będzie stał po stronie republikanów, będzie się sprzeciwiał całemu temu oszustwu jednopartyjnemu, ten HR1, te HR
ustawa dla ludzi, no. Co to by zrobiło? No w zasadzie oni chcą zlikwidować konstytucję. Komuniści amerykańscy chcą zlikwidować konstytucję. Dlaczego? Bo konstytucja zakłada właśnie taki balans. Balans pomiędzy rządem federalnym i pomiędzy rządami stanowymi. No tak jak jest tych 100 senatorów, dwóch na każdy stan, no to każdy stan ma swoją izbę, ma swój parlament, ma swój ten senat, ma swój sejm i tam wszystko jest zdecydowane i dopiero przedstawiciele jadą do Waszyngtonu. No jeżeli Waszyngton scentralizuje to wszystko, no to jest koniec konstytucji. To wtedy w zasadzie to nie są Stany Zjednoczone, Ameryki, to wtedy by zaczęło się Stany regulowane przez Waszyngton Ameryki. To one nie są zjednoczone. No to trzeba zrozumieć i każdy powinien się troszeczkę zastanowić nad tym, czy to ma sens. No i ma absolutnie sens. Ten HR, no to przekracza wszelakie prawo do działania kongresu, do działania kongresu, żeby zlikwidować wybory organizowane przez Stany. No i tutaj właśnie ta sprawa konstytucyjna to jest taka, że zwolennicy no to właśnie mówią, że jest tam taka warunek i klauzula, pierwsza warunek i klauzula, że Stany mają prawo do tego, żeby zorganizować czas, mają prawo zorganizować miejsce, no i mają zorganizować metodę. No i później tam jest napisane, że jeżeli kongres może w każdej chwili w zasadzie zmienić te prawo. No i wariaci komunistyczni, no to mówią, że kongres może zmienić całe prawo, a normalni mówią nie, tam jest napisane. Stany mają prawo do tego, żeby ustabilizować czas, miejsce i sposób. To dlatego jedyne federalni to mogą zmienić czas, miejsce albo sposób. A co komuniści chcą zmienić? No komuniści chcą zmienić kompletnie kwalifikacje. Chcą zmienić kwalifikacje, no a w Konstytucji nie ma nic na temat Waszyngtonu, prawa Waszyngtonu do zmieniania kwalifikacji. Także Kwalifikacje, no to co są kwalifikacje? No to kwalifikacje to są takie, że wyborca sam w sobie kto może głosować, a kto nie może głosować i to jest prawo właśnie stanowe i to należy do Stanów. To nie należy do rządu w Waszyngtonie, no poza tym, gdzie jest określone w Konstytucji. No a w Konstytucji są dwie kwalifikacje, które Stany nie mogą podskoczyć. No pierwsza to jest sprawa, to jest 19. poprawka do Konstytucji, na poziomie federalnym prawa do głosowania były nadane kobietom. No i następne prawo federalne, które jest konstytucyjne, które jest silniejsze niż prawo stanowe, które pozwoliło głosować 18-latkom. Także, że w Stanach Stany same w sobie nie mogą zakazać głosowania kobietom i nie mogą, powiedzmy, zmienić wieku głosowania z powrotem do 21 lat. No trzeba pamiętać, że przez wieki ludzie, którzy mogli głosować, no to byli ludzie, którzy płacili podatki przez tysiące lat. Po prostu ci, którzy płacili dla dobra wspólnego, płacili pieniądze, no to głosowali. Ci, którzy nie dokładali do dobra społecznego, no to nie głosowali. Tak samo głosowali wcześniej, to tylko głosowali, czy mieli coś do powiedzenia rycerze,
ci ludzie, którzy walczyli, no bo ci, którzy walczyli, no to bronili kraju, no dlatego kobiety nie miały prawa, no bo one nie chodziły walczyć, no i nie uzyskały tego prawa. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, każdy głupek może głosować, no i wygląda na to, że bardzo wielu głupków głosuje, no i bardzo wielu obiboków też głosuje, którzy nie płacą podatków, no ale zawsze głosują za tym, żeby podatki były wydawane na lewo i prawo. No ale wracając do tego 19 poprawki 26, Stany nie mogą tego zmienić, bo to jest w Konstytucji. No ale Kongres nie może zmieniać i innych rzeczy, czyli tych kwalifikacji. Ten HR1, no to co oni starają się zrobić? Komuniści starają się, żeby to scentralizować. No i podstawowym takim przykładem, taki eufemizm, czyli oszukańcze słowa, no to jest to, że to jest odnowienie demokracji. No, odnowienie demokracji to brzmi tak dosyć dumnie, no ale to chodzi o to, że rząd federalny może nakazać stanom, że kryminaliści, którzy przebywają w więzieniu, muszą mieć prawo do głosowania. No, to jest dosyć dziwne, no ale akurat na dzień dzisiejszy w Stanach Zjednoczonych niektóre stany pozwalają kryminalistom w więzieniu głosować, niektóre stany nie pozwalają kryminalistom odbywającym karę więzienia głosować. W wielu stanach jest tak, że kryminalista po wypuszczeniu może od razu głosować, w niektórych stanach może głosować dopiero jak po paru latach, czy jeżeli złoży jakieś tam papiery. No ale to chodzi o to, że głosowanie przez kryminalistów jest regulowane przez Stany. Na dzisiejsi komuniści, no to po prostu mówią, że federalnie wszystkie bandziory w więzieniach mają prawo do głosowania. No i to byłoby prawo federalne. Do tego również ta ustawa dotyczy tego, że byłoby, rejestracja byłaby tego samego dnia, żeby zaczęto wprowadzać głosowanie internetowe. No to wiadomo, jakie jest oszukaństwo. Teraz były te szantaże, hakerzy po prostu dostali się do kompanii energetycznych, do kompanii mięsnych, także to długo nie zajmie, żeby zhakować wybory, no widać co było, no ale komuniści tego żądają, no i to są to oni to proponują, czyli oni starają się zmienić kwalifikacje. Komuniści amerykańscy, demokraci, oni po prostu chcą zmieniać kwalifikacje i Kongres nie ma prawa do tego. Kongres kompletnie nie ma prawa do tego. Następna sprawa, która ta ustawa by kompletnie skopała, no to jest ta integralność i ta spójność wyborów. Także zabiera prawa stanowym, no i do tego nakazywałoby to, że stany musiałyby, no bo jedną wielką sprawą to są dowody osobiste, te tak zwane ID, czyli dokument identyfikacyjny, no i komuniści amerykańscy mówią, że to jest dyskryminacja rasowa, jeżeli ktoś nie ma dowodu. No w Ameryce dają dowód za darmo w zasadzie, nie prawo jazdy, prawo jazdy jest płatne, no ale taki dokument tożsamości, no to jest praktycznie w większości stanów za darmo, no i jest to wymagane. Człowiek leci samolotem, jest wymagane, idzie się do biblioteki, jest wymagane, idzie się kupić alkohol w sklepie, no to jest wymagane. Prawo jest takie, że mówi, że wszyscy wyglądający poniżej 70 lat, czy tam 80. Nie, no teraz chyba nawet w Stanach po prostu wszystkim każą pokazywać dowód osobisty, niezależnie od wieku. Także staruszek, który przychodzi, no to też musi pokazać dowód osobisty, żeby kupić flaszkę wina, czy alkoholu, dlatego, że prawnicy wykorzystują
wykorzystywali i skarżyli sklepy, że ktoś wyglądał na powiedzmy 18, czy na 20, czy na 30. Nie potrafili ustalić, jaki wiek jest taki, żeby nie pytać się o wiek. No i teraz wszystkim sprawdzają. No ale komuniści właśnie tłumaczą, że jeżeli Republikanie chcą, żeby każdy pokazywał dowód osobisty, no to jest rasistowskie. No i teraz pchają to, że ktoś przyjdzie, powie tak, jestem Jan Kowalski, mogę głosować, no i Stany muszą w zasadzie to niby akceptować. Bez żadnych reperkusji. Nie mogą, nie będą mieli żadnej kary za to, nie byłoby żadnej kary i tak dalej. Także takie przepisy w zasadzie bandyckie, no ale oni to starają się pchać. Następny problem, bardziej taki fundamentalny, no to jest, pochodzi z tego, że to spowodowałoby jedno wielkie ministerstwo federalne dotyczące tego ustawiania tych wyborów federalnych. Konstytucja i wszyscy ci założyciele Ameryki, no to wiedzieli, że to nie powinno się stać, że wybory muszą być stanowe, no bo jeżeli nie będą stanowe, no to będzie to przejęcie przez rząd federalny, a to nie były podstawy Stanów Zjednoczonych. Stany się zjednoczyły, no bo miały wspólny cel, ale nie są do tego, żeby było nakazywane, co ma być robione. No te wszystkie papiery federalne, czyli to takie historycznie tam politycy to pisali, no to ta niezależność stanowa jest właśnie zarezerwowana między innymi w tych wyborach. I to jest to bezpieczeństwo. To jest to, co Stany powinny robić. Nawet w 1833 roku były takie, przepraszam, opisy, że w zasadzie kongres może tam reagować w jakichś tam nadzwyczajnych sytuacjach, no albo wtedy kiedy coś by było nieprawdopodobnego, no ale na dzień dzisiejszy to nie ma. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej sytuacji, a komuniści mówią, że to zmniejszy po prostu zmniejszanie możliwości do głosowania. No nie ma czegoś takiego jak zmniejszanie możliwości do głosowania, szczególnie jeżeli popatrzy się na dowód osobisty czy tego rodzaju. Te wszystkie mniejszości narodowe, chodzi o Murzynów, no to oni głosują tylko wtedy, kiedy wiedzą, że coś dostaną. Głosowali bardzo często i dużo na Obamę w pierwszych i w drugich wyborach. No i to nie jest te wymaganie dowodu osobistego do głosowania, no to nie jest powiedzmy uniemożliwianie głosowania, no ale komuniści walczą o to. To jest HR 1, no to jest takie bardzo, bardzo ekstremalne, siłowe zabranie prawa do głosowania i to może spowodować to, że po prostu ten jednopartyjny system się zrobi. No, również te prawo federalne zmusi Stany, żeby Stany płaciły za to wszystko. I to jest też najbardziej makabryczne, że Waszyngton zmusi wszystkie 50 stolic Stanów do płacenia za to, co Waszyngton będzie im kazał robić. Czyli po prostu zniewoli 50 Stanów pieniędzmi tych 50 Stanów. Bandytyzm polityczny nieprawdopodobny. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Dziękuję za oglądanie reklam, dziękuję za klikanie na reklamy.
przekaz dla konserwatystów, republikanów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, że na waszych oczach komuniści chcą ukraść demokrację. No jest nadzieja, że zrozumiecie, o co to chodzi. Zrozumiecie, że jednak ten jednopartyjny system, no to nie jest dobry. Jeżeli żyliście w socjalizmie, no to wiecie, co to znaczy jednopartyjny system komunistyczny. Zdrowia dla normalnych.